pani pełnomocnik 7,5, no to ja się pytam, jeżeli 60% z tych pieniędzy, które są przeznaczone na dożywianie dzieci z rodzin patologicznych, nie było tego przez całe wakacje, nie było żadnej akcji letniej. Ja co biorę gazetę, proszę bardzo, tutaj w gazecie, wakacyjny sierpień, Goklu tutów zaprasza. Dzieckowice, nawet Radostów, który się odłączył, zorganizował dzieciom akcję letnią i nie skorzystał z Goku w Czastarach, tylko skorzystał z Goku w Bolesławcu. Ja się pytam, dlaczego? Dlaczego tu nic nie ma? Dlaczego ci ludzie są zostawieni sami sobie? A jeżeli chodzi o samobójstwa, to ja szanowną komisję rewizyjną chcę uświadomić. Na mojej ulicy Piaskowej Janosik, czyli owczarek, popełnił samobójstwo. Ale problem się ciągnie od lat. Kiedy było lepiej? I wy uważacie jako radni, że to jest normalne, żeby z pieniędzy, które są przeznaczone na leczenie i wyrywanie dzieci z rodzin patologicznych, żeby 60% brała pani Wieczorek i pan Dudka? To jest normalne? A dalej, co to są za sprawozdania? Komisja rewizyjna to akceptuje. Zakup energii elektrycznej. Przecież nie na to są te pieniądze. Ogrzewanie, opał, palacz. No ludzie moi złoci, ja rozmawiałam z prawnikiem. Pieniądze są na określone cele. Okna dla straży pożarnej, a dzieci głodne chodzą i na to nie ma pieniędzy. Tak być nie może. W związku z powyższym ja proponuję, żeby tą komisję rozwiązać. Będziecie mieli oszczędności. To wyście podjęli uchwałę, żeby ludziom wyłączyć o godzinie 23 prąd i 4000 ludzi siedzi po ciemku od godziny 23 i się cofacie do średniowiecza. To wcale nie znaczy, że tak musi być wszędzie. Myślę, że cały czas rozumiem, myślę, że temat, który pani tutaj poruszała, wiązał się z tym pismem. Będzie jeszcze pani miała możliwość zabrania w różnych sprawach, wolnych wniosków. Także myślę, że na tym zakończymy. Ponieważ sprawy dotyczyły osób tutaj z nazwiska, jeżeli uważają, że chciałyby coś powiedzieć. Proszę panią. Ale proszę mnie pozwolić, jeszcze nie skończyła pani Górska. Dokumenty pierwsze wersje, które przedłożyłam, to przełożyłam komplety dokumentów. Wszystkie uchwały, jakie były podejmowane i wszystkie sprawozdania. I powiem pani tak, że jestem pełnomocnikiem od 1998 roku, ale nie ja zawieram umowę z zakładem pracy, tylko zakład pracy ze mną. Więc dlatego zwracam się do zakładu pracy. Po co wyrzucać pieniądze? Pani to ma w obowiązkach, proszę panią. Pani Górska, środowisko znamy bardzo dobrze. Są pracownicy pomocy społecznej. Jest od maja zatrudniony asystent rodziny i naprawdę powiem tak, nie ma na terenie gminy dzieci głodnych. Nie ma na terenie gminy proszę dzieci głodnych. My wszystkie środowiska znamy i nigdy nie zauważyłam, żeby pani starała się nam w czymkolwiek pomóc. Pomagają nam radni, sołtysi czy mieszkańcy poszczególnej wioski. Pani zawsze raczej powie, przeszkadza. Pani kiedykolwiek przychodzi do budynku naszego, do naszych pomieszczeń, to pani mówi z pozycji groźnego przełożonego. Przełożony jest moim już pan Rejman, trzeci przełożony, bo był pan Ciurys, był pan Głowacki, teraz jest pan Rejman. Czyli sekretarz Wyznare nigdy, czy przewodniczący Rady Gminy nigdy nie zachowuje się tak, jak zachowuje się pani Górska. Pani Górska wyzywa nas analfabetami, niedouczonymi, głupkami różnymi, jeszcze nigdy nikomu. Kogo? Proszę panią, a kiedy? Nigdy. Proszę dowody. Proszę dowody. Pani potwierdza pomoc. Pani jeszcze, moim zdaniem, nigdy nikomu nie pomogła. Nigdy pani nie pomogła pracownikom socjalnym. Pomagają radni, pomagają radni biorą za to pieniądze. Mieszkańcy poszczególnych wiosek.
Pani tylko przeszkadza. Była Pani kiedyś u mnie w biurze, pamiętam taką sytuację, prosiłam Panią o pomoc. Potrafi Pani. W jakiej sprawie? Potrafi Pani też rozmawiać w sposób kulturalny i można dojść do porozumienia. Ale jeżeli Pani przeszkadza, to żadna to forma pomocy. Jeżeli Pani chce, współpraca też jest z Panią mile widziana. Tak jak ciągle powtarzam razy, powtarzam sołtysom. Ja chciałam zapytać komisję rewizyjną, co w takim razie z tym dokumentem? Pani szanowna gościa, zachowajmy naprawdę kulturę tej sali, bo myślę, że jesteśmy tutaj ludźmi. Pani Ewa jeszcze dopowie. Ja jeszcze tylko chciałam dopowiedzieć, że gmina komisja rozwiązania problemów alkoholowych została powołana zarządzenie wójta gminy 16 grudnia 2002 roku w składzie 6 osób. Pan Robert Gieda, przewodniczący, Wieczorek Ewa, sekretarz, jeszcze Jurek Teresa Członek. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Można jeszcze dwa słowa? Jeszcze, panie maszynie. Ludzie w ostatnich wyborach zagłosowali za zmianami. I nie może być tak, żeby ktoś się starał i robił wszystko. Nie przyjęłem Pani głosu w tej chwili. Dobrze, poczekam. Poczekam. Sprawa dotyczyła jeszcze, czy tam jest pewne zarzuty do Pana Radnego, czy Pan Radny? Pan Radny zrezygnował w tym momencie. No bo co ma do powiedzenia? Prawdę mówię. Ale proszę Panią, to jest sprawa Radnego, czy mówi, czy nie mówi. Chyba Pani rozmawia. Czy ktoś z Państwa rady w tym momencie? Państwa sołtysów? Jeszcze chciałam. Jeszcze Pani tutaj. Pani dała spokój Panu P. Co takiego? Tak. Dziękuję. Co? Za życia mu kłody pod nogi rzucała, a teraz... Rodzina tak prosi, żeby Pani dała spokój Panu P. Moi drodzy. Proszę Państwa. Wy dobrze wiecie, dlaczego zmarł. No to zmarł. Zgłaszał się Pan Radny.